Pani Kasiu, następny temat, kolegi odwoławcze. Kolegi odwoławcze. Dzisiaj, proszę Państwa, byłam z panem wiceprzewodniczącym Wiesławem, u pani dyrektor tej Olszowskiej, znaczy w Wydziale Kształtowania Środowiska na Osiedlu Zgody w Urzędzie Miasta Krakowa. Był też z nami reprezentant mieszkańców z ulicy Mieszkajowickiej, pan Roman Sacha. I ja bardzo chciałam podziękować przede wszystkim panu Wiesławowi, że przyjechał, wsparł duchowo to nasze spotkanie. Bardzo mądrze mówił, to mi się spodobało. Nie, bardzo mądrze, w sensie nie, bo to są emocje, proszę Państwa. I emocje leżą po dwóch stronach. Urzędników i emocje mieszkańca, prawda, który reprezentuje jakąś tam grupę określoną. Ale pan Wiesław właśnie swoimi takimi wypowiedziami stonował to, że to spotkanie miało jakieś, no, prawie godzinne, jak nie ponad godzinne, miało jakiś sens. Stanęło na tym, proszę Państwa, że faktycznie 14 listopada wpłynęło postanowienie, zaraz, ja sprawdzę, co powiem, dokładnie, wpłynęło, czekajcie Państwo, żeby się nie przejęzyczyć, a krótko powiedzieć, 14 listopada wpłynęło do Urzędu Miasta Krakowa, do Wydziału Kształtowania Środowiska Samorządowego Kolegium Odwoławczego z ulicy Lea w Krakowie decyzja, pod którą się podpisało trzech prawników, że umarza się wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa z 12 maja 2012 roku i nie przyznaje się udziału strony panu sztabie reprezentantowi mieszkańców tych pięciu domów, które mają te nasadzenia na ulicy do portu. I prawda jest taka, że od tej decyzji, proszę Państwa, tamta strona ma termin 14 dni na napisanie odwołania. Stronie niezadowolonej z mniejszej decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. I słuchajcie Państwo, pan pełnomocnik tamtej drogi dostał to pismo, odebrał 16 listopada. Jutro mija ten 14 dzień, kiedy można cokolwiek złożyć. Dzisiaj do godziny 15:05 nic nie wpłynęło jeszcze, ale jest jeszcze jutro, 30 ostatni, jest jeszcze droga pocztowa. Więc trzeba założyć, że do końca przyszłego tygodnia ktoś może z poczty jeszcze wpłynąć. Gdyby tamta strona nie złożyła takowego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to miejmy nadzieję, że te wycinka tych drzew i nasadzeń dojdzie do skutku. Pamiętajmy Państwo, termin ważności decyzji ZIT-owskiej jest 31 grudzień 2012. Ale może tak być, że tamta strona, to trzeba się z tym liczyć, prawdopodobnie złoży taki wniosek. I wtedy nasza decyzja po prostu przepadnie. I ja już tutaj oddaję panu Wiesławowi głos, bo co będzie dalej, to stanęła na tym dzisiaj o godzinie 15:30 pani Dej Olszowska ze swoim prawnikiem i jeszcze z jakimiś tam pracownikami właśnie Wydziału Kształtowania Środowiska mieli rozpatrywać jeszcze, co zrobić z naszą tą decyzją. I to jest sprawa na tę chwilę jeszcze otwarta z tą ulicą do portu. Boję się, że po prostu światełko w tunelu nam się zapaliło, bardzo ładne, ale no, takie są przepisy. Tamta strona. Pani Kasia, ja uważam, że jeżeli cały czas się drogi, się jakąś normalną drogą, to zawsze później... Jeszcze, proszę Państwa, jak wracałam, jeszcze muszę powiedzieć, bo chciałam, żeby pan Wiesław też zapytał. Jeszcze mi zapaliło się światełko w tunelu, jak wracałam z tego spotkania, że gdyby nawet tamta strona, słuchajcie Państwo, złożyła taki wniosek i my odpuchać niemalowane, i my mamy do wspomnienia 4 tygodnie do zakończenia roku, tak? No ile tam, 4 tygodnie mamy już tej decyzji. To gdyby jeszcze po prostu poprosić po ludzku, jak człowiek, to mecenas miasta, bo to tylko ona decyduje o kolejności, jak się sprawy w tym kolegium załatwia. I jeszcze jak to ponownie rozpatrzyli, i tak mi to przez myśl pomyślałam sobie, że ona by tam ułożyła naszą sprawę na wierzch i tak szybciutko by tam rozpatrzyli negatywnie tamtą stronę i może byśmy zdążyli. Tylko święto trzeba by zdążyli. Tak. Pani Kasiu, my na pewno opiekujemy się jako zarząd, że my opiekujemy tego i właśnie na to wyglądamy. Tutaj już pan Wiesław chciałby, żeby zarobił, bo to powiedział jakąś wierzę to rzeczowo. Proszę Państwa, po pierwsze, nie będę chciał długo mówić, ale tak. Ja chciałem na początku nie dopuścić do załatwienia sprawy, ponieważ już na koniec stawało do tego stopnia, że było widać, że pani dyrektor zaczął ruszać lepiej i kończyła spotkanie. Tamten pan, pomimo że ma wiedzę, niewątpliwie ma wiedzę, ale jest bardzo nachalny.
Nie można w dyskusji używać twierdzeń typu, że wiem, że ktoś tam przekręcę, robi czy coś, jak się nie ma dowodu. Ale cóż, ja to chodzi. Z rozmowy można byłoby wnioskować, bo tego do końca nie wiem, co w nim siedzi, ale można byłoby wnioskować, że oni są dość zdeterminowani, żeby być w cudzysłowie po naszej stronie. Dlatego należało im dać czas do przyszłego piątku, bo oni twierdzili, że mają takie wewnętrzne przeczucie, że nie będzie odwołania. No tak. To oznacza, że może coś wiedzą, a może coś nie wiedzą, ale nie nam wiedzieć to. Dlatego należy dać im czas. Tak. Na pytanie, dlaczego, bo wcale nie jest prawdą, że będzie przedłużenie. Dlatego ja zadałem pytanie pani dyrektor. Pani dyrektor, skoro pani ma doświadczenie, że pisma zazwyczaj trafiają w takich przypadkach do samorządowego kolegium odwoławczego, dlaczego pani nie wystawia terminu realizacji, na przykład październik 2013, żeby sobie dać nawias na poszczególne etapy odwołań? Ona mówi, no właśnie nie mogłam dać, mówi do końca przyszłego roku. No co pani teraz twierdzi, że pani nie będzie mogła przedłużyć? Bo tak twierdziła. Ale przyjęliśmy za dobrą mowę, że może coś będzie z tego. Natomiast proszę państwa, tam, nie chcę teraz mówić o tym, tam jest wiele spraw dziwnych nazwę do tego. Ponieważ pan Wiesław Szczaba tak naprawdę występując do samorządowego kolegium odwoławczego jest jednoznaczna opinia. On w ogóle tego nie powinien nie rozpatrywać. Bo on nie miał w żadnym wypadku prawa wystąpić o to, ponieważ on nie reprezentował właścicieli terenu. Właścicielem terenu jest gmina. I proszę państwa, tak kończąc, jest taka sytuacja, że gdyby chcielibyśmy usunąć drzewa prywatnych posesji, tych państwa. To co powiedziałem, tych państwa, to oni by powiedzieli, wyny, hola, to jest mój prywatny teren, czego tu szukacie u mnie, gdzie jest prawo, demokracja i tak dalej. A tu jest sytuacja taka, że teren jest gminny, a oni mówią tak, hola, hola, my chcemy tu zdecydować o terenie gminnym. Odpowiedź, wyny, czego wy tu szukacie? No. Dwie strony, bo podmioty muszą być względem prawa w ogóle. I oni się potem przyznali, że zdziwili się, dlaczego oni uznali to samorządowe kolegium w ogóle, że rozpatrują to jako stronę. Choć jest negatywne i potem się przyznali, że nigdy, czytaj prawie nigdy, nie ma takiego czegoś, że prawo przysługuje do odwołania, bo w tym wypadku powinno być, skoro się tego chycili, to powinno być napisane, decyzja jest ostateczna, bo tam nie ma o czym dyskutować. Bo status prawny się nie zmieni, bo teren jest gminny. Czyli oni dalej nie są właścicielami gruntu, czyli nie mają prawa się do niego odnosić. I tyle. Chciałam tylko na koniec powiedzieć jedno zdanie, że przyznała pani dyrektor tej Oszosta, że jest to sprawa, przyznała, ona była precedensowa. Nie mieli takiego przypadku jeszcze. Poczekajmy do przyszłego roku. Tak, cieszę się, że za 15 jeszcze by się podjęła takie wyzwanie. Mam nadzieję, że mamy jeszcze 2 lata. Uda nam się tą całą